Musimy celować wysoko. Otherwise the happiness of the body is not perfect. W przeciwnym razie szczęście ciała nie jest doskonałe. How much pleasure you can get out of the skin? Ile przyjemności można uzyskać dzięki skórze? Very insignificant. Bardzo niewielka. The same as all the other animals do. Podobnie jak robią to wszystkie inne zwierzęta. Little rubbing, little sex, boss. Troszkę seksu, troszkę pocierania, koniec. If we're gonna dedicate all our life to just the pleasure of the skin, it's a great waste. Jeżeli poświęcimy całe nasze życie zapewniając przyjemność skórze, to jest wielka strata. But the mind creates all these incredible scenarios. Ale umysł tworzy te wszystkie niezwykłe scenariusze, jak ja mogę cieszyć się dzięki skórze. It's all in the mind only. Wszystko to jest tylko w umyśle. So we have to see what is the functions of the mind. Więc musimy zrozumieć, jaka jest funkcja umysłu. We have a mind. Mamy umysł. The Veda said that the five senses. Veda mówi, że pięć zmysłów are like five horses. Jest jak pięć koni. They have to be controlled by this, the mind. Które muszą być kontrolowane przez umysł, który jest niczym te lejce. The intelligence should drive the mind. Inteligencja powinna kierować umysłem. And the soul, a dusza, is the passenger. Jest pasażerem. So if you see this like a chariot. Więc jeżeli spojrzysz na to jak na powóz. If this is a chariot. Jeżeli to jest powóz. Chariot of the body. Zwany ciałem. We have to have some direction. Musimy mieć jakiś kierunek. What we gonna do with our life? Co zrobimy z naszym życiem? Gdzie się udamy? Dlaczego mielibyśmy stać? What is the purpose of our existence? Jaki jest cel egzystencji? Even this pencil has a purpose. Already knows what to do. Ten długopis, ten mazak ma jakiś cel i wie, co ma robić. This pencil exists for writing. On istnieje, aby pisał. This tablecloth has a purpose. Obrus ma cel. This tripod has a purpose. Ten stojak ma cel. Krzesło, ubranie, the microphone, mikrofon, the wall, the ściana, sufit. Everything has a purpose. Wszystko ma przeznaczenie, ma cel. What is our purpose in life? Jaki jest nasz cel w życiu? That should be our question. What to powinno być nasze pytanie. Jaki jest ostateczny cel życia? To make money. Żeby zarabiać pieniądze? Really? Naprawdę? That's the ultimate purpose. Czy to jest ostateczny cel? Other people already have tried. Wiele ludzi już próbowało. They have everything. Mieli wszystko. They're gonna lose it anyhow, so tak czy inaczej musieli to stracić, więc nie jest to coś stałego. Beauty? Piękno? No, from 18 to 50, you can play with. Od 18 do 50 roku życia można się bawić pięknie. After that, you cannot play with beauty. Później nie da się bawić z pięknem. You have to accept that it's just. Trzeba przyjąć, że nie wygląda to tak samo. Make sense? To ma sens? So what is the ultimate goal of our existence? Więc jaki jest ostateczny cel egzystencji? First of all, we have to control the mind. Najpierw trzeba kontrolować umysł. The mind accepts and rejects. Umysł akceptuje i odrzuca. Rejects. Odrzuca. I want, I don't want. I love, chcę, I hate. Nie chcę. Kocham, nienawidzę. The mind constantly is very capricious. Umysł jest bardzo kapryśny. Like a little child. Jak małe dziecko. I want this, I want this, I want this. Chcę to, chcę to. And creates all kinds of desires. I stwarza wszelkie rodzaje pragnień. Thousands of them. Tysiące ich. Then not everything can be fulfilled. Ale nie wszystko można spełnić. So if we don't fulfill it, the mind says. Jeżeli nie spełnimy tego, umysł mówi. Let's go to Brazil. Pojedźmy do Brazylii. Yeah, let's go to Brazil. Tak, tak, jedźmy do Brazylii. At the end of the year you didn't have the money, they reject the visa. You cannot go to Brazil. Pod koniec roku nie mieliśmy pieniędzy, odrzucili wizę, nie możemy pojechać. No vacations. Czyli nie ma wakacji. So frustration. Więc powstaje frustracja. So we got all kinds of frustrations if we just aim to material happiness. Więc będziemy przeżywać wszelkie rodzaje frustracji, jeżeli celujemy tylko w ten rodzaj zadowolenia. So we have to control the mind. Więc musimy kontrolować umysł. Otherwise these senses. W przeciwnym razie te zmysły. The tongue. Język. The eyes. Oczy. The ears. Uszy. The skin. Skóra. And what is missing? Very good. Nos. These senses can pull us in different directions. Te zmysły mogą pociągać nas w różne kierunki.
and can capture our intelligence. I mogą przejąć naszą inteligencję. If we get attached to a smelling cigarette, jeżeli przywiązani jesteśmy do zapachu papierosy, these intelligence have to go to get it all the time. Ta inteligencja cały czas musi iść tego szukać, kiedy nos to chce. Nie można powiedzieć nie. Because the mind is uncontrolled. Ponieważ umysł nie jest kontrolowany. Nie, ja chcę. Yeah, the last time. To już ostatni raz. So like that, the mind keeps pulling us. I w ten sposób umysł ciągnie nas. And these senses also here, there, here, everywhere. I te zmysły również tu i tam. So then the passenger, that is the soul. Wtedy ten pasażer, który jest duszą. Is supposed to have a direction. Który miał mieć cel. It's just going everywhere. Jedzie w każdą inną stronę. Without really any direction. Bez celu. So basically, life gets in a cycle. I wtedy jego życie wpada w taki koło. With no aim. Bez celu. So the Vedas and all the scriptures said. Więc Wedy i wszystkie pisma mówią. Atato Brahma Jigyasa. Atato Brahma Jigyasa. Atato means now. Atato znaczy teraz, kiedy masz ludzką postać. Inquire about the truth. Pytaj o prawdę. Find out what is the truth. Zrozum to, czym to jest prawda. What is the aim of our existence? Jaki jest cel naszej egzystencji? The Vedas are very specific. They give you exactly. Wedy są bardzo specyficzne. Mówią o tym, co jest potrzebne. Dharma means the function. Dharma znaczy the main function of the human. Główne funkcje ludzkie. So the Veda said. Veda mówi. Savai pumsam paro dharma jato bhaktina doksaje. The main dharma or function of a human form. Veda mówi, główną funkcją ludzkiej postaci. Jato bhakti is to develop a relationship. Jest rozwinięcie związku. To revive. Aby odnowić, obudzić ponownie the relationship between the jiva, związek pomiędzy jivą a Bogiem. Atma i param atma. Atma i param atma. So the purpose of existence, the atma connects again with param atma. Cel egzystencji, atma łączy się ponownie z param atma. I give you a very simple example. Dam wam bardzo prosty przykład. Look, this computer is working now. Spójrz, ten komputer teraz działa. I can disconnect it from the power. Mogę go odłączyć od źródła mocy. And it still is working. I nadal działa. For how long? Ale jak długo? A little bit more. Troszeczkę dłużej. And then it's useless. I jest bezużyteczny. Even though everything is in there. Mimo iż wszystko tam jest. Nie działa. But if it's connected with the powerhouse. Ale kiedy podłączony jest do elektrowni. It works continuously. Wtedy może działać cały czas. So the atma or the soul. Czyli atma lub dusza. Without connection with the super atma. Bez związku z nadduszą. It's useless. Jest bezużyteczna. It will work for this lifetime maximum. Przetrwa może przez to życie. Then will waste his energy. Później straci energię. Has to turn off. Musi być wyłączona. Then again another try. I później kolejna próba. Another body. Kolejne ciało. Kolejne ciało. I jeszcze jedno. Chasing the happiness of the senses. Goniąc za szczęściem zmysłu, które nie prowadzi nas do zupełnego szczęścia, całkowitego szczęścia. First of all, to get happiness, we have to get peace in the mind. Po pierwsze, aby zdobyć szczęście, musimy odczuć spokój umysłu. If you have peace, then you have a chance for happiness. Mamy spokój, mamy szansę na szczęście. But if you're running here and there, how you can even develop peace? Ale kiedy biegasz tu i tam, szukając czegoś, jak możesz rozwinąć spokój? So first is peace. Najpierw jest spokój. For peace, we have to put the mind not to rule. The mind is not the best guide. I aby osiągnąć spokój, nie możemy traktować umysłu jako przewodnika, gdyż on nie jest najlepszym przewodnikiem. So, if you see again this body, kiedy spojrzycie ponownie na to ciało, it's just water, to jest tylko wodą, earth, air, ziemią, powietrzem, conglomerated, połączone, you can say ensemble, można powiedzieć zmontowane, but it's also disassembling slowly, ale również się rozmontowuje powoli. What you call death does not exist. Co nazywamy śmiercią, to nie istnieje. Just see the word death. Spójrzmy na słowo śmierć. What it really means? Co to naprawdę znaczy? We cannot even make a drop of water disappear. Nawet nie możemy sprawić, żeby jedna kropla wody zniknęła. You cannot make this drop of water disappear. You cannot kill one drop of water. Nie możemy sprawić, żeby
chociażby jedna kropla wody została zabita, zabita znaczy, że ona już więcej nie istnieje. You can put it in a tube. Możesz ją zalać do naczynia, podgrzać, dodać chemiczne jakieś związki. To je, tylko zmieni. Z pary na lód. Ale zawsze będzie ta sama ilość wody zachowana. Ile jest w jednej kropli. Tak więc nawet nie jesteśmy w stanie sprawić, że jedna kropla wody zniknie. Jak moglibyśmy sprawić, że my znikniemy? So what is called death? Coś, co nazywane jest śmiercią, it's just the decomposition of these same elements. Jest po prostu rozkładem tych samych żywiołów. Earth, ziemia, water, fire, woda, air, ogień, ether. Powietrze i eter. They come together. One spotykają się razem and with the pass of time, i z upływem czasu they become less and less and less compact. Stają się mniej i mniej i mniej spójne. So you have less quantity of these elements. Tak więc mamy mniejszą ilość tych elementów. That's not really dead, because the elements are still somewhere. Ale to nie jest prawdziwą śmiercią, gdyż te żywioły, te elementy nadal istnieją. For example, the Veda said that inside the bones, na przykład Veda mówi, że wewnątrz kości runs very compact air. Znajduje się bardzo spójne, ściśnięte powietrze. When you have less air, kiedy masz mniej powietrza, you can break the bone more easily. Można łatwiej złamać kość. That's what is called osteoporosis. To jest coś, co się nazywa osteoporoza. It's just less air inside the bones. Oznacza po prostu mniej powietrza wewnątrz kości. Less fire in the body. Mniej ognia w ciele. You have less mobility of the blood. I oznacza mniejszy ruch krwi. Less dynamism. Mniej dynamizmu. Less power of circulation. Mniejsza moc krążenia. So slowly, slowly, więc powoli, powoli with the heart. Może to się zbliżać do zatrzymania pracy serca. So what we are what we call dead is actually less quantity of compact. Coś, co nazywamy śmiercią, oznacza coraz mniejszą spójność żywiołów w ciele. And when it has so little elements that the soul cannot stay anymore, the soul goes out. I kiedy tam już jest tak mało tych żywiołów, już dusza nie może pozostać w tym ciele, musi ona udać się w inne miejsce. Just goes out somewhere else. Po prostu udaje się gdzieś indziej. And the vehicle of the body again decomposes again into elements. Pojazd ciała rozkłada się na mniejsze elementy. Szybko. Ale to nie śmierć. Po prostu jest to wyjście z jednego miejsca i odnalezienie innego. Jeżeli dach tego namiotu zacząłby się zapadać, może byśmy dalej rozmawiali. Ale kiedy ściany się zapalają, może wyszlibyśmy z tego namiotu i weszli do innego. Podobnie dusza. Nie może być zniszczona, kiedy ciało jest zniszczone. Astrologia jest po prostu próbą zrozumienia. The karma that we were born with. Karmy, z którą się urodziliśmy. This is just one speck of dust inside this universe. To jest jedynie okruszek kurzu w całym wszechświecie. This planet is just one out of millions. Ta planeta jest jedną spośród milionów. You have seen the sesame seeds. Jak widzieliście ziarno sezamu? It's very small. Jest bardzo małe. So if you have a big sack, więc kiedy masz dużą torbę nasion sezamu, like this will be one of the planets. To by była jedna planeta. How many seeds you have in one universe? Jak wiele nasion jest w jednym wszechświecie. So we are here. Więc jesteśmy tutaj. Poland, somewhere here. W Polsce, gdzieś tu. This earth has millions of years. Ta ziemia ma miliony lat. And the elements of the earth too.
i żywioły ziemi również. This air is Polish air. Czy to powietrze jest polskim powietrzem? This Polish air. Czy to jest polskie powietrze? It was just passing by. Nie, po prostu ono przechodzi. Just coming some winds from the north and it's just moving. Przechodzi z północy i porusza się. We breathe this air. Ale my nim oddychamy. So many times and during the day. Tak wiele razy w ciągu dnia. With this air we make this body. Dzięki temu powietrzu budowane jest to ciało. Is this Polish water? Czy to jest polska woda? No, it's just passing by too. Po prostu przechodzi przez to miejsce. We drink this. I my to pijemy. We buy some fruits. Kupujemy owoce w Intermarszu. We make more of this body. Budujemy to ciało. It is passing by. Ono przechodzi. So this body is made of elements of this earth. Więc to ciało składa się z elementów tej ziemi. Doesn't belong to Poland. I nie należy do Polski. So what makes us think that we are Polish? Więc co jest tą rzeczą, co sprawia, że jesteśmy Polakami, czy z południowej Afryki, czy Hindusami? To nie jest coś, co faktycznie dzieje się wewnątrz ciała. Ciało jest częścią natury. Tak jak ja od ostatnich 2 miesięcy mieszkam w Polsce. Jem maślankę i chleb. So now I'm like a little bit Polish. Czy teraz jestem chociaż trochę Polakiem? No, I just feel myself your brother, even though I'm hero from there. Czuję się jak wasz brat, mimo to już nie pochodzę stąd. We have the same, we are in the same plight, in the same situation. Jesteśmy w tej samej sytuacji. We are inside this point. Jesteśmy w tym punkcie. This is the earth. To jest Ziemia. In relationship with the universe. W związku z Wszechświatem. Millions of these ones. To są ich miliony. All inside one universe. Wszystko wewnątrz jednego Wszechświata. Millions of billions of millions of millions. To są miliardy, miliardy, miliardy Wszechświatów. All billions of planets. Każdy z nich miliardy planet. All these inside a big material creation. Wszystko to wewnątrz materialnego stworzenia. With millions of material universes. Z milionami materialnych Wszechświatów. So if this universe lasts for billions of years, jeżeli ten wszechświat trwa miliardy lat, and the elements are also eternal, i żywioły są również wieczne, because this air is not started yesterday, gdyż to powietrze nie powstało wczoraj, this prawda? Air has been here. To powietrze jest tutaj 100 years? 100 lat? 100,000? 1000? No, it's not the beginning. Nie ma początku. Has always been there. Zawsze to było. And we'll be there. I będzie. Because you cannot make it disappear. Nie możemy sprawić, aby znikło. The elements are eternal. Żywioły są wieczne. They are eternally changing. Ale wiecznie się zmieniają. This makes sense? To ma sens? So, if this is actually so ancient, jeżeli to jest tak antyczne, and the elements that are passing through our body are also ancient. I żywioły, które przechodzą przez ciało, również są starożytne. And we understand that these elements are non-conscious. I rozumiemy, że te żywioły nie są świadome. What is inside this body? Co jest wewnątrz tego ciała? That makes us conscious. Co sprawia, że jesteśmy świadomi? Of the passing of time. Upływu czasu. I remember myself as a child. Pamiętam siebie jako dziecko. I remember yesterday. Pamiętam wczoraj. And now I am here. Teraz jestem tutaj. This is history now. To jest historią teraz. Now I am here. Teraz jestem tu. Now again is gone. I to znowu przejdzie. Jestem tu. The time is passing by. Czas upływa. And I am conscious of the passing of time. Ja jestem świadomy upływu czasu. So this consciousness. Ta świadomość. In Sanskrit is called Atma. W sanskrycie nazywa się Atma. O Jiva. Lub Jiva. Jiva means alive. Jiva oznacza żywy. It's the only thing that is really permanent. Jest to jedyna rzecz, która jest stała. The rest is just passing by. Reszta po prostu upływa. Upływa? Upływa means... Yes. Yes. We are all upływa. Wszystko upływa. All. The other day I was going to take a flight.
pewnego dnia musiałem udać się na wylecieć gdzieś. And the lady said, "Are you a passenger?" I pani zapytała mnie, czy ty jesteś pasażerem? And I said, "Yes, you also passenger." Ja powiedziałem, tak, ty też jesteś pasażerem. She didn't understand that. Nie zrozumiała tego. She was thinking that she's not passenger. Ona myślała, że nie jest pasażerem. Yeah, only me is passenger. Czy tylko ja jestem pasażerem? We are all passengers. Wszyscy jesteśmy pasażerami. And after she came back, i później, kiedy wróciła, so I know what you mean. Powiedziała, a rozumiem, o co ci chodziło. Yeah, I'm also temporary. Ja też jestem tymczasowy. So we are all passing by. Wszyscy po prostu przechodzimy. But the jiva, ale jiva, me, ja, I am experiencing the passing of time. Doświadczam upływu czasu. I am existing eternally. Ja istnieję wiecznie. Through this pass of time. Przez ten okresy czasu. And if right now, i jeśli teraz, this metal beam makes a hole in my brain. Ta metalowa rura zrobi dziurę w mojej głowie. I continue existing. Będę kontynuował istnienie. Maybe this body will not be my existing place. Może to ciało nie będzie miejscem mojej egzystencji. Me, the jiva, ale ja, dusza, will get out to get another body. Wydostanę się, aby utrzymać nowe ciało. Because I cannot cease to exist. Gdyż nie mogę przestać istnieć. If the material elements, they cannot cease to exist, why me? Nawet jeżeli materialne żywioły nie mogą przestać istnieć, dlaczego miałbym ja? Do you feel the same as yesterday? Czy czujecie się tak samo jak wczoraj? Yes. I am the same person. Jestem tą samą osobą as yesterday. Jak wczoraj. So the Veda said, jiva, więc Veda mówi, jiva is atma. Jest atma anima. Lub anima. This in Latin. To jest po łacinie. Anima means to animate. Anima oznacza ożywiać. Anima means to give life to the matter. Anima oznacza dawać życie materii. The anima enters and makes this body move. I anima, czyli dusza, sprawia, że to ciało się porusza. From anima comes animal. Od anima pochodzi zwierzę, animal. Animal means it has a soul. Animal, czyli zwierzę, oznacza, że ma duszę, która nim porusza. That's why it's funny when they say the animals have no soul. Dlatego śmieszne jest, kiedy mówią, że zwierzęta nie mają duszy. Doesn't make sense. Nie ma sensu. Because anima means soul. Gdyż anima oznacza duszę. Doesn't have an elevated soul, a very conscious soul. Jego dusza nie jest zbyt świadoma. Let's say this. Powiedzmy, spójrzmy na to. This is a Volkswagen Beetle. To jest Volkswagen Beetle. Very small. Bardzo małe. And this is a 16-wheeler truck. To jest 16-kołowa ciężarówka. Is this one has a soul and this one not? Czy ta ma duszę, a ta nie? This one has a driver and this one not? Ta ma kierowcę, a ten nie? Why? Because this one is a very big. Dlaczego? Dlatego, że ten jest bardzo duży, a ten jest bardzo mały. Is this bee has a soul? Czy ta pszczoła ma duszę? Or not? Czy nie? Yeah. What is making these same elements, water, etc., move? Co sprawia, że te same elementy, woda, ogień, woda, ziemia, powietrze poruszają się? What making this bee look for things, has a direction, has a home? It's not just flying around, knows exactly where it goes. Co sprawia, że ta pszczoła porusza się w konkretnym kierunku, szuka czegoś, ma swój dom? Czy to jest przypadkowe? Now, if I wear some glasses, jeżeli that are more dark, nosiłbym okulary, które są ciemniejsze, I will see less. Widziałbym mniej. So the same, depending on what kind of body we have, we have less consciousness coming out. Więc to samo, w zależności od tego, jakie mamy ciało, oznacza to, ile świadomości mamy. It is a tree. I tu jest drzewo. It started from a seed. Rozpoczyna się jego istnienie od seed. Od nasienia. Nasienie. Seed. Nasienie. Seem. Man. Semilla.
Semilla means seed. Semilla oznacza nasienie. Latin. Po łacinie. From there you have semen. Z niego pochodzi nasienie również. Seed. From a tree, seed, seed, seed. Wszystkie oznaczają nasienie. So a seed has the life inside. Czyli nasienie ma w środku życie. The seed has the soul inside. Ma duszę w środku. And from there we develop attracting more elements into a form. Z tego, ze środka ono będzie przyciągać więcej żywiołów elementów, aby rozwinęło postać. Here is a lemon seed. I tu jest pestka cytryny. When this started? Kiedy ona miała swój początek? Proszę? The same as humans. Tak samo jak ludzie. Here is a small seed. Jest to małe nasienie. I ono sprawia, że jest kolejne nasienie, kolejne i kolejne. So it's no end. Nie ma końca. And it's no beginning. I nie ma początku. Why? Dlaczego? Because the original person has no end and no beginning. Ponieważ oryginalna, pierwotna osoba nie ma początku ani końca. Spójrz na tą małą istotę. If I try to touch her, she moves. Jeżeli spróbuję ją dotknąć, będzie się poruszać. She's trying to escape from my finger. Teraz stara się uciec z mojego palca. Because don't wanna die. Ponieważ nie chce umrzeć. Why? She knows what death means. Dlaczego? Gdyż wie, co znaczy śmierć. Otherwise, why she is there? W przeciwnym razie, dlaczego miałaby tu być? Jeżeli będę za nią podążać, będzie uciekać. She's trying to escape. Stara się uciec. Why she's trying to escape? Dlaczego stara się uciec? There's no intelligence in there. Przecież nie ma inteligencji. There's no memory of any other death. Nie ma pamięci dotyczącej innej so śmierci. Why she knows what death is? Więc skąd wie, czym jest śmierć? Instynkt. That's the foolish scientist. It started with the British. I to jest naiwne podejście naukowe, które zaczęło się od Brytyjczyków. In means inside. In znaczy wewnątrz. Someone inside is telling them. Ktoś wewnątrz mówi im to. Intelligence. Inteligencja. Intuition. Intuicja. What means intuition? Co znaczy intuicja? Intuition means tutor. Tuition znaczy nauczyciel. Teacher. In teacher. Wewnętrzny nauczyciel. Intel means someone is telling you from inside. Intel znaczy, że ktoś mówi od wewnątrz. Intuition. Intuicja, instynkt. It's not just something that the universe does. Nie jest coś, co robi wszechświat. Someone inside telling you. Ktoś wewnątrz o tym mówi. All scriptures tell us that God expands in the heart of all living entities. Wszystkie pisma mówią, że Bóg znajduje się w sercu każdej żywej istoty. You call it Holy Spirit. Wy możecie nazwać to Świętym Duchem. Sanskryt jest called Paramatma. W sanskrycie nazywane jest to Paramatma. 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 So it's the Atma and the Paramatma. Jest Atma i Paramatma. Intuition is very vague answer. Intuicja jest bardzo złą odpowiedzią, no ale tego nas uczą. Look, the Atma is the soul. Atma to dusza. So this soul is in the bee. I ta dusza w ciele pszczoły. Now is in this body. Teraz jest w tym ciele. Some actions obviously perform. Aby wykonywać pewne czynności. And this body is going to live for some time. I w tym ciele będzie żyła przez pewien czas. Now, there is like in a tree. I tam jest jak drzewo. There is two birds. Jak na drzewie mieszkają dwa ptaki. One is Atma. Jeden to Atma. The other one is the Paramatma. A drugi Paramatma. So the Paramatma is not controlled by nature. It's not under the control of nature. Paramatma nie jest pod kontrolą natury. It's part of the Supreme Spirit. Jest częścią najwyższej duszy. Knows everything. Wie wszystko. Past, present, future. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. But the Atma, ale Atma is confused. Jest zagubiona. Doesn't know who really is. Nie wie, kim naprawdę jest. We identify with the body that we have. Identyfikujemy się z ciałem, które mamy. So this bee thinks it is, I am a bee. Więc ta pszczoła myśli, tak, ja jestem pszczołą. That's what she knows. To jest to, co ona wie. But if I am in a human form. Ale jeżeli jestem w ludzkiej postaci I myślę, że jestem tym człowiekiem, tym mężczyzną, that's crazy. To jest szaleństwo. It's like if you are driving, let's say, I don't know if it looks like that, kind of.
You're driving a Volkswagen. Prowadzisz Volkswagen. This is a German car, isn't it? Niemiecki samochód, tak? Are you a German when you drive a Volkswagen? Czy jesteś Niemcem, kiedy prowadzisz Volkswagen? No. Nie. That's just the car. Jest tylko samochód. And if you are driving, let's say, a Russian car, very square. A kiedy prowadzisz rosyjski samochód, bardzo kwadratowy? Are you Russian now? Czy jesteś Rosjaninem? No. Nie. It's just the vehicle that you are driving. To tylko pojazd, który prowadzisz. So if someone asks this man. Więc jeżeli ktoś zapyta tego człowieka. Your name, please. Twoje imię. And he say that I am. What is the name of the Russian person? Boris. Volka. Boris. Boris. A German car. Nie, rosyjski car? Samochód. Kamaz. Kamaz. Kuba. They ask him, what is your name? He said, I am Kamaz. Jeżeli zapytają go, jak masz na imię, on mówi, ja nazywam się Kamaz. They will think, oh, poor guy. Pomyślam, biedny facet. If they ask you, lady. Zapytają tą panią, what is your name? Jak się nazywasz? I am Volkswagen. Ja jestem Volkswagen. You say it's toasted. Wiedzą, że jest. So if I am a human, I am a soul. I am not this water and bones, I am not this. Więc ja jestem duszą, nie jestem ciałem, nie jestem tymi mięśniami. And I said, oh, to jest tylko pojazd. I am not this. Jeżeli powiem tak, jestem człowiekiem brązowymi oczami, tym nie, ja tym nie jestem. This makes sense? Czy to ma sens? You have a question? Czy masz pytanie? Yeah. No, okay. So that's knowledge. To jest wiedza. To understand that I am the Atma. Zrozumienie, że jestem Atma. I am not the tree, I am not the body. Nie jestem drzewem, nie jestem ciałem. And inside. I w środku jest wielki przyjaciel. He is the in. On jest tym, intuition, tą intuicją, in intelligence, inteligencją, in inspiration, inspiracją. In. He is the in. On jest tym wewnętrznym. He is guiding me. On prowadzi mnie. He is guiding everyone. Prowadzi wszystkich. But we don't notice him so much. Ale nie zauważamy go tak bardzo. So yoga, religion is only to establish our relationship, to establish our thankfulness. For his presence in our life. Tak więc yoga, religia jest po to, aby ustalić nasz związek z Nim i nauczyć nas wdzięczności dla Niego. The more we connect with Paramatma, im bardziej jesteśmy związani z Paramatmą, more completely satisfied we become. Tym bardziej usatysfakcjonowani staniemy się. We become satisfied. Będziemy zadowoleni. And we have a name. I mamy imię. To get out of the Play-Doh. Get out of the plastilina place. Wydostać się z miejsca plasteliny.